No i nadejszła wiekopomna chwila, jak mawiali bohaterowie jednej z bardzo, bardzo starych, świetnych polskich komedii filmowych. Kończymy już kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer. Mam nadzieję, że dla Państwa był on albo okazją do przypomnienia rzeczy, które wiedzą doskonale, albo może nawet troszkę częściej inspiracją, albo odsłonięciem zupełnie nowych rewirów obecności fotografujących i filmujących w przestrzeni liturgicznej. Po tej części przekazywania wiedzy, oddawania tej wiedzy Państwu, przejdziemy do części drugiej, w której Państwo wykażą się skutecznością tego sposobu online'owego przekazywania treści, bowiem zaraz zaczynamy test. Test składa się z 25 pytań. Te pytania są losowane z dużo pokaźniejszej puli zagadnień. Każdy otrzymuje swój niepowtarzalny zestaw pytań. Trzeba odpowiedzieć na 90% z nich w sposób zgodny z rzeczywistością. Trzeba tak naprawdę ponad 90% uzyskać, ale to wynika z wyliczeń arytmetycznych. Zachęcam Państwa do tego, żeby podjąć ten trud jak najszybciej, mimo że czas jest aż do tego momentu, który widać na ekranie, czyli dość dużo czasu, prawda? Ale nie ma co odkładać na później. Zachęcamy do tego, żeby szybciutko uporać się z tymi pytaniami. Przypominam, że one nie dotyczą wykładów fakultatywnych, choć niektóre tematy mogą się ze sobą pokrywać. Mam nadzieję, że skorzystali Państwo nie tylko z obowiązkowej części, ale także z tej fakultatywnej. Jeżeli komuś nie pójdzie test, albo teraz już czuje, że coś przeoczył, to może rzecz jasna wrócić do filmów, które były prezentowane w trakcie kursów i odsłuchać sobie albo fragment, albo całość, w zależności od potrzeb. W trakcie trwania testu, no nie przez cały czas, ale przez najbliższe mniej więcej półtorej godziny, ten film będzie trwał dalej i zostawiamy uruchomiony czat. Także można ze sobą troszkę porozmawiać, może jeszcze pojawią się jakieś pytania, także spróbujemy na te pytania odpowiedzieć. W związku z czym nie musimy się rozstawać, tak? Już nie będziemy nic mówić na filmie, tylko będziemy aktywni na czacie. Oczywiście kto tylko chce. Mam nadzieję, że nie pojawi się tam giełda pytań, ale skomentujemy może te pytania, które były związane, bo takie na pewno się pojawią w teście, z tym, co działo się na czacie. One nie będą decydowały o wyniku w stopniu znaczącym, ale być może jakieś i owszem. Jak od strony technicznej to będzie wyglądało? Wysłaliśmy do Państwa link do testu. Zresztą ten link tutaj, o, tutaj widać teraz. Proszę wejść pod ten link, zalogować się swoim adresem mailowym. Jeżeli do kursu zgłoszona była więcej niż jedna osoba na ten sam mail, wówczas trzeba będzie wybrać, która to jest osoba, która ten test zalicza. Chciałbym przypomnieć to, o czym pisaliśmy, że sprawdzamy numery IP, z jakich Państwo się zgłaszają i prosiliśmy o to, żeby osoby, które nie zgłosiły tego samego adresu zamieszkania, a będą test zaliczać z tego samego numeru IP, żeby o tym nam jakoś powiedziały, na przykład na czacie, bo system może nie dopuścić do takiego działania, żeby jedna osoba rozwiązała test za kilkanaście. Będziemy to sprawdzać, zatrudniamy do tego sztuczną inteligencję, także wszystko będzie dobrze sprawdzone. Zatem logujemy się, po czym system losuje dla Państwa 25 wyjątkowych pytań. Należy na każde pytanie odpowiedzieć w zgodzie z własną wiedzą i z rzeczywistością. I jeżeli odpowiedź będzie zgodna z rzeczywistością, to pytanie będzie zaliczone. Pytań jest 25. Po wypełnieniu wszystkich należy wysłać ten formularz. Potem otrzymujemy, Państwo otrzymują odpowiedź, jakie pytania były źle. Nie podajemy już tych pytań, które były dobrze. I ostateczny wynik. Jeżeli jest to powyżej 90%, jest wynik zaliczony. Bardzo im w naszej bazie danych jest on zapisywany. Bardzo prosimy jednak, żeby po tym sukcesie zrobić screen albo print screen, albo
ekran zarejestrować i gdzieś zachować, ponieważ na tym ekranie pojawia się specyficzny kod. Dla każdej osoby jest on inny i gdyby się okazało, że nasz system, nie tylko ludzie są ułomni, ale systemy także, nie zarejestruje państwa poprawnej odpowiedzi, żeby można było powiedzieć, no przepraszam, ale ja tutaj mam wszystko dobrze, proszę, niech państwo zobaczą. To my sobie po tym specjalnym kodzie sprawdzimy i wszystko będzie dobrze. Jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę na to, żeby ten test powtórzyć, no na przykład, żeby zobaczyć, jakie były inne pytania, albo trochę się pośmiać, bo mam nadzieję, że w niektórym z państwa same pytania i propozycje odpowiedzi mogą się spodobać, to można oczywiście to zrobić i nawet jeżeli to kolejne podejście po pierwszym udanym, czy tam 50 udanym będzie nieudane, to test i tak będzie zaliczony. Także wystarczy raz zaliczyć test, żeby system powiedział, dobrze, że z państwem już jest wszystko załatwione. Co będzie dalej? Potem sprawdzimy już po upływie terminu zdawania testu, czy państwo uczestniczyli w kursie, bo sprawdzaliśmy przecież obecność, czy państwo zaliczyli ten kurs, czy państwo, no niestety to jest pewien problem naturalny dość, czy państwo wpłacili pieniądze i czy te pieniądze zostały zaksięgowane w odpowiednim terminie. I jeśli te warunki zostaną spełnione, to spróbujemy tego właśnie dnia, tego dnia najpóźniej wysłać do państwa pocztą dokumenty. To będą dwa dokumenty. Jeden dokument prosimy schować w sejfie. Jest to zaświadczenie o tym, że uczestniczyli państwo w tym kursie. Zaświadczenie poważne, ponieważ wydane przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej, papierowe, formatu A5 i to zaświadczenie należy trzymać w sejfie. Nie nosić ze sobą do kościoła na mszę, na jakieś zlecenia, tylko trzymać w sejfie, ponieważ jeśli by się zdarzyło, że drugi dokument, który państwu prześlemy, uległ zniszczeniu albo zagubieniu, to na podstawie tego zaświadczenia będziemy mogli wydać duplikat. A to drugie coś, co wysyłamy, to jest identyfikator wielkości karty kredytowej, laminowany, także można go sobie włożyć do portfela albo gdziekolwiek indziej. Na tym identyfikatorze znajdują się zdjęcia, które państwo wysłali. Państwo wysyłali te zdjęcia, my w nie nie ingerowaliśmy, chyba że w najbardziej drastycznych przypadkach. Sami są państwo sobie winni, że takie zdjęcia zostały do nas przesłane. Trzeba się będzie z tymi zdjęciami męczyć. W niektórych przypadkach nie będzie to męczarnia, ale w niektórych myślę, że szczególnie paniom, jako facet mogę o tym powiedzieć, rzeczywistość jest dużo piękniejsza niż to, co znajduje się na tych zdjęciach. W każdym razie identyfikator jest takim dokumentem roboczym, którego używamy na co dzień. Najlepiej go sobie w jakiejś formie przyczepić do ubrania podczas obecności w kościele. Wtedy nie będzie żadnych wątpliwości, że mają państwo uprawnienia do tego, żeby zjawić się w przestrzeni. Podkreślamy, że ten dokument nie jest biletem wstępu. Ten dokument jedynie pokazuje, że państwo ukończyli kurs. O możliwości robienia zdjęć w konkretnym miejscu decyduje gospodarz tego miejsca. Także prosimy nie pokazywać identyfikatora, ja tu mogę robić co chcę. Nie, to jest tylko dokument, który pokazuje, że państwo ukończyli ten kurs i zapewniam, że jeżeli będą państwo stosowali te zasady, które przedstawiliśmy podczas kursu i okażą państwo ten dokument, to nie będzie naprawdę najmniejszych problemów. A teraz pisarze do piór, kursowicze do testu. Życzymy powodzenia, a jeżeli ktoś z państwa chciałby pozostać w kontakcie z innymi kursantami czy z nami, to przez półtorej godziny jeszcze ten film będzie aktywny, już tu nie będzie się wiele działo na ekranie, natomiast zachęcamy do tego, żeby pozostać w kontakcie, bo przecież tak się trudno rozstać.
Zachęcamy do skorzystania z niemal ostatniej szansy na podpisanie listy obecności.
Minęła już godzina trwania testu. Gratulujemy wszystkim, którym udało się przejść przez te 25 pytań. Cieszymy się, że dla części z Państwa to jest ciekawe doświadczenie i wracają do tych pytań. Życzymy powodzenia. Jeszcze przez pół godziny będziemy w kontakcie. Za pół godziny kończymy ten film, ale oczywiście test można zdawać jeszcze do...
Bardzo dziękujemy za udział w kursie liturgicznym. Dziękujemy za aktywność. Za aktywność przede wszystkim na czacie. Za to, że słuchali Państwo uważnie. No i gratulujemy tym, którym udało już się zrealizować wymogi testowe. Tak jak powiedziałem wcześniej, w terminie, który określiliśmy, wyślemy dokumenty i życzymy powodzenia, żeby ta przestrzeń sakralna została przez Państwa oswojona i żeby owoce tej pracy były jak najpiękniejsze.